zgaśniesz. Posłuchajcie, moi mili, przezabawnej krotochwili o tym, co się stało chłopu, który włożył do ukropu. I co stałoby się, gdyby zamiast w ukrop włożył w tryby? Dobry wieczór, dzieci. Tu zmysłowa sowa. Pozwólcie, że powiem dosłownie dwa słowa. Och, jakże szczęśliwa, choć wszystko mnie boli. Tak na ogół bywa, gdy się posła boli. Tak na ogół bywa, chociaż najwyraźniej moim członkom służą pożądania, kaśnie. Może tak się dzieje, bo razy niemało pokaleczył amor moje ciało strzał. O, mych bioder dumny i strzeliste granie. Nie powiem wam, dziadki, kto się wspiął dziś na nie. Kogo okrywała mych włosów angora i kto dzisiaj tonął w oczu mych jeziorach. Nie powiem wam także, bo w końcu nie muszę. Kto dziś wycelował we mnie swoją kuszę? Uchylanie rąbka zda się być zbytecznym. Ważne, żem złączyła miłe z pożytecznym. Bo nie dość, żem znacznej doznała rozkoszy, to do tego jeszcze wpadło parę groszy. Dobranoc. To była bardzo rzewna powiastka o chłopie, który wsadził do gniazdka. A już niebawem, kochane maluchy, czekają was niezwykłe przygody bułgarskiej ręklody. Będzie to już niestety odcinek ostatni, zatytułowany Kompot.